Przechodząc ulicą Grodzką, co robiłem często obok mojego parafialnego kościoła świętego Piotra i Pawła, obok mojej uczelni, zobaczyłem na kratach Collegium Brostianum informację, że odbędzie się spotkanie założycielskie właśnie Niezależnego Zrzeszenia Studentów. I w związku z tym, ponieważ się zaangażowałem w sprawy u siebie na kierunku, kiedy była kwestia delegowania ludzi do konwentu NZS-u, czyli tego parlamentu NZS-owskiego, tam pamiętam chyba socjologia miała 4 delegatów, no to wybrano mnie między innymi i się pojawiłem już na uczelni, na forum uczelnianym. Jesień to było takie odzyskiwanie terenu na uczelni i to koledzy robili bardzo skutecznie, bo ze względu na specyfikę UJ-u między innymi, inaczej było w prowincjonalnych uczelniach mniejszych ośrodkach akademickich, ale tutaj to bardzo łatwo się uzyskiwało teren, więc lokal, Gołębnik, kolejne jakieś koncesje, branie udziału jednak w jakichś decyzjach, konsultowanie z nami pewnych rzeczy. Właściwie NZS mógł zacząć funkcjonować, no NZS był bardzo liczny na UJ-cie. Na UJ-cie, pamiętam te dane statystyczne, było zarejestrowanych dziennych studentów prawie 8 tysięcy, a organizacja NZS-u w sensie formalnej rejestracji gdzieś październik łamany przez listopad, może bardziej listopad, to było duże 2000 kilkaset, pod 3000 osób. Ale faktem jest, że Kraków się dobrze prezentował na tle tego wszystkiego, co się działo w Polsce. Mówił właśnie swoim własnym głosem, dosyć pewny siebie, stąd decyzja o zjeździe w Krakowie na przykład. Strajk łódzki, który wiadomo, że odbyło się w sporej części w okresie przerwy międzysemestralnej. Kraków zdążył zastrajkować, bo były uczelnie, które nie zdążyły. Strajk się odbył, był naprawdę solidny. Ja pojechałem razem z delegacją z Krakowa na taką konferencję postrajkową, po strajku łódzkim, która się odbywała na Politechnice Warszawskiej. Delegatem zostałem ja i kolega z AGH-u. Więc ja z racji wylądowania w tym OKZ-cie, jako delegat Krakowa zacząłem brać udział w tych rozmowach, które się odbywały z ministerstwem na temat reformy szkolnictwa wyższego. I tu też chyba masz rację, to zadziałało między innymi kwestia doświadczenia, to znaczy no wiedzy jednak o studiach pełnych i tak dalej, i trochę tego starszego wieku, bo niezależnie od tego, że formalnie tam nikt o tym nie decydował, ale de facto ja przejąłem kontrolę nad tymi negocjacjami, to znaczy ja je prowadziłem.